Dzień dobry, Julia Przeździęk, ze mną Arkadiusz Pawłowski i powiem wam, że nie sądziłam, że spotkamy się po 2 tygodniach ponownie i to na gali Hajlik 3,5. Witaj, Areczku. No właśnie, Hajlik 3,5, Hajlik 3 ekstra. W każdym razie jakby kroczek przed czwórką, która już 17 września w Gliwicach. Arek, jesteśmy, no może już nie tak świeżo, co bo trochę tutaj już czekamy na to, żeby zawodnicy przyszli. Don Diego i Denis już są po walce. Ty miałeś okazję być tam na miejscu. Powiedz, jak twoje odczucia po takim wydarzeniu w dość nietypowym miejscu, z nieco mniejszą publicznością. Co prawda, no już restrykcje kiedyś były i wiesz, jak to wygląda, ale tutaj jednak no, niecodzienna atmosfera. Jak się tobie podobało, jak odczucia? Bardzo mi się podobało, zupełnie coś innego. W sensie jakby nie ukrywam, że no, nie podobało się mi ani nikomu. Nie podobało się zawodnikom, nie podobało się kibicom, nie podobało się federacji, że w ogóle coś takiego musiało się odbyć, ale w momencie, kiedy już jakby musiało się odbyć, no to wydaje mi się, że ciężko byłoby to zrobić lepiej, ciężko byłoby to zrobić fajniej. Wiem oczywiście, że część osób, co jest dla mnie dosyć dziwne, bo wydawało mi się, że federacja dosyć jasno komunikowała, że najpierw jakby będzie ta część jakby studyjna, rozmawiania. Wiem, że dużo osób myślało, że o 20 po prostu włączą i będzie walka, no ale myślę, że to by zadziałało w drugą stronę, czyli teraz jest jakby hejt, że 50 minut gadania, gdzie jest nasza walka, a z drugiej strony wydaje mi się, że jak ktoś włączyłby o 20.07 transmisję i walka by się już kończyła, czy tam 20.09, bo 3-minutowe, no to myślę, że też nie byłby zadowolony. Więc tak czy siak myślę, że to zostało zorganizowane bardzo spoko, w bardzo też fajnej, bardzo fajnym anturażu i zupełnie coś innego w kontekście do gal w wielkich halach sportowych, chociaż ta hala też była gigantyczna. Inny klimat, troszkę, ja się właśnie śmiałem, że troszkę takie The Quest, troszkę takie Wotore, troszkę Fight Club. Na pewno jest to coś, co wydaje mi się, że warto gdzieś kiedyś w jakiś tam sposób do tego wrócić, kontynuować, bo ma to potencjał. No ale mam nadzieję, że już nie w takich okolicznościach, czy nie dlatego, że byliśmy do tego poniekąd jakby zmuszeni. Ja to bym osobiście wolał i chyba wszyscy by, kurczę, woleli. Na pewno wiem, że woleliby to fani, na pewno wiem, że wolałaby Federacja, Malik i tak dalej, żeby wszystkie walki zawsze mogły się odbywać, no ale bezpieczeństwo to bezpieczeństwo, nie ma nic ważniejszego. To prawda, myślę, że dzisiaj było bezpiecznie, a ty miałeś właśnie okazję być tam na miejscu. Powiedz, jak to w twoich odczuciach... Bardzo to podkreślasz, cała... trochę tak. Żera zazdrość. Tak? Trochę tak, bo to naprawdę był emocjonujący pojedynek dla mnie i jestem ciekawa właśnie, jak ty to przeżyłeś. No dla mnie jakby... To była jednak tylko jedna walka. Jedna walka, ale jakby emocji naprawdę można było rozdzielić. To jest tak samo, jakby są tacy ludzie, kurczę, są tacy ludzie, typu, no od razu mi do głowy przychodzi Krzysiu Skiba z Big Cyca. Są tacy ludzie, którzy mimo, że mają jakby, no, to jest jeden pojedynczy człowiek, ale ma historii, anegdot, którymi mógłby obdzielić wiele żyć, wiele istnień. I wydaje mi się, że to jest jedna walka, ale emocje było tak, jakby było tych walk kilka, bo był ten aspekt emocjonalny, był ten aspekt sportowy, był ten aspekt dymogenny, nazwijmy to. Jakby wiele osób zastanawiało się, kto wygra, wiele osób zastanawiało się, kto się skończy przed czasem, czy podadzą sobie rękę. Był ten happy end na koniec, powiedzmy, którego chyba niewiele osób tak naprawdę, niewiele osób się spodziewało, że tak się stanie. Więc mimo, że to była jedna walka, to dała naprawdę emocje, jakby to było kilka bardzo, bardzo fajnych walk. Ja rzeczywiście byłem tam, ja też nie ukrywam, że lubię jednego i drugiego, w sensie jakby na takiej jakiejś niwie personalnej, osobistej, lubię jednego i drugiego. Uważam, że to są goście z charakterem. Mówię, nie będę wchodził w jakieś tam tematy, na których sam się nie znam, o których nie mam zielonego pojęcia, bo wiadomo, że jeden i drugi mają bardzo wielu popleczników, fanów i mają też hejterów, którzy tam od najgorszych im wymyślają. Ale to jest normalne, to jest jakby świat internetu. Wydaje mi się, że żaden z nich, jakby no Don Diego może się cieszyć ze zwycięstwa, ale Denis na pewno nie powinien czuć się przybity porażką, bo pokazał się z dobrej strony, pierwsza runda była jego. Ja byłem zaskoczony tym, szczególnie te kopnięcia w pierwszej rundzie, jakby Don Diego oczywiście bardzo sprawnie je blokował, ale ja miałem takie, przecież to by łeb urwało, naprawdę. Więc obaj przygotowali się, ten czas, który powiedzmy od tego 4 czerwca minął, wydaje mi się, że jakby... Nie zrobił. Przepracowany. Tak, no właśnie nie wiem, czy został przepracowany, czy po prostu ten, ale jakby wstrzelili się z formą obaj, według mnie. Wydaje mi się, że Don Diego zaskoczył parterem, Denis zaskoczył stójką poniekąd, bo większość osób się spodziewało, że no to Denis będzie tylko i wyłącznie do parteru go ściągał, nie będzie chciał się bić, trzaskać, no bo Don Diego po prostu będzie w stanie go jakoś tam porozbijać technicznie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale te kopnięcia jednak w pierwszej rundzie naprawdę pokazały, że Denis przepracował solidnie ten czas, okres przynajmniej od walki z Alanem.
No tak, no i on był też, jeśli dobrze kojarzę, bo nie chcę skłamać, to on chyba miał też parę kilogramów mniej w stosunku do, od 4 czerwca, więc tak naprawdę też wyszedł, wydaje mi się, w lepszej takiej formie fizycznej. Sprawniejszy był, szybszy. Sprawniejszy, szybszy, a to było bardzo potrzebne, no bo Don Diego to jest kurczę, no co tu mówić, no on pokazał jakby tę klasę i pokazał, że on wie jak bić, gdzie bić, no to zawodowiec to zawodowiec, ale na pewno nie można powiedzieć, że Denis mu jakoś bardzo ustępował i ja osobiście, oczywiście nie mam zielonego pojęcia, czy federacja sobie tego życzy, czy oni by sobie tego życzyli, ale ja na pewno kiedyś obejrzałbym i drugą i pewnie i trzecią walkę, bo bardzo fajnie ogląda się ludzi, którzy wiedzą po co tam wchodzą, nie? No i już nawet nie mówię o tym, że jakby chłopaki też przygotowali się i wejście Don Diego z Silesem to jedno, wejście Denisa zadedykowane córeczce, no to naprawdę petarda i nie ukrywam, że też jakby... Miałoby coś innego było. Tak, no i nie ukrywam też, że miałem banana na mordzie, kiedy jakby usłyszałem historię jednego i drugiego, jakby, że no Siles to nie jest po prostu jakiś tam ziomek wynajęty, żeby zrobić pomieszczenie, tylko że są kolegami po prostu z blokowiska, że Denis dedykuje to wejście swojej córeczce. To są takie historie, które w tym świecie freak fightów, który jest bardzo taki często surowy, szorstki i no wiadomo jaki, to w jakiś sposób to serduszko jakoś tak się raduje. A jeżeli chodzi właśnie o same walki, pierwsza runda dla Denisa, druga dla Don Diego. I po tej drugiej rundzie, co miałeś w głowie, że jaki będzie werdykt? Ja miałem coś takiego, dokładnie, pierwsza runda dla Denisa, druga dla Don Diego, czyli trzecia będzie decydująca. I miałem takie, oni teraz będą albo będą musieli postawić wszystko na taktykę, na zasadzie po prostu nie będą szli wtedy na knockout, bo to jest jakby, nie będą szli na wymianę, bo to jest niebezpieczne. A wydaje mi się, że i tak ostatecznie, bo te ostatnie 10, powiedzmy, sekund, no to mimo, że chyba Don Diego mógł się czuć, wiedzieć, że chyba ma przewagę, to on wszedł w tę wymianę z Denisem, więc to się fajnie oglądało od początku do końca. No ciężko mi było powiedzieć, jakby po tej pierwszej rundzie miałem takie, kurczę, chyba Denis to wygra. Po drugiej rundzie miałem takie, Don Diego wraca i jest bardzo wyrównanie. I przed trzecią rundą miałem takie, kurczę, wszystko zależy od kondycji, nie? I tak naprawdę trochę miałem rację, a trochę nie do końca, bo wydaje mi się, że tutaj nie zależało jednak od kondycji, zależało od serducha do walki, a obaj mieli go bardzo dużo, więc jakby fajnie się to oglądało od początku do końca, co mogę powiedzieć? Wczoraj prowadziłeś też ważenie i tam jeszcze między chłopakami było trochę ostro. Czy dzisiaj się spodziewałeś, że właśnie w ten sposób, w takim, jak to już wcześniej wspomniałeś, happy endem to wszystko się zakończy, czy jednak miałeś w głowie, że nie będą się wydarzyć sympatią chłopacy? Nie spodziewałem się happy endu, nie spodziewałem się podania ręki. Wiem, że oczywiście oni już byli w pewnym stopniu zmęczeni i to jest nic dziwnego, no bo wszyscy, kurczę, byliśmy, ale nie w tym sensie na zasadzie, że ej, mamy wywalone, tylko na zasadzie, że kurczę, jakby wszystko było robione pod tego czwartego i wszyscy chcieli to mieć do tego czwartego, więc jakby z jednej strony oczywiście oni musieli być head in the game, musieli być po prostu totalnie jakby zaangażowani w to, no bo nie da się po prostu na pół gwizdka tego robić, ale z drugiej strony no było to takie zmęczenie materiału u wszystkich, jakby my już chcielibyśmy myśleć nad czwórką, oni już chcieliby pewnie się cieszyć wakacjami, żeby wszystko było jasno, żeby klatka zweryfikowała, kto jest lepszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że po tej walce można powiedzieć tyle, że Don Diego był lepszy tego wieczoru. Uważam, że wciąż nie można powiedzieć, że Don Diego jest jakby lepszy i tak dalej. Uważam, że tego wieczoru był lepszy. Uważam, że Denis nie ma czego się wstydzić. Uważam, że obaj dali z siebie bardzo dużo i obaj zasługują pod względem sportowym i jakby takiego przygotowania pod każdą z tych rzeczy na turbo szacunek. No i ja czekam na kolejny rozdział. Mam nadzieję, że będą kolejne rozdziały tej opowieści, że to jeszcze nie koniec. Dobra, tej opowieści, a jeżeli chodzi o właśnie tych dwóch zawodników, z kim ty byś ich zestawił? Bo Piotr Szeliga już tutaj widziałam, że się kręci i mówi... Szeli, tak? Na posterunku. On mówi, że chciałby takiej walki z Denisem, ale jestem ciekawa... Eksplorator to na posterunku, no, na pewno. Tak jest, a jeszcze Denis potwierdził. Szeli Denis, to jest petarda zestawienie. Bardzo ciekawe, wydaje mi się. Ciężkie też do, jakby... Ciężkie z jednej strony do ocenienia. Obaj mają atomowy cios. Tutaj będą leciały bomby. Raczej tutaj nikt nie będzie kalkulował. To jest taki pojedynek, który ja lubię oglądać, bo jakby oczywiście, że z jednej strony ktoś, kto w teorii
może być lepszy czy mocniejszy, może tutaj przegrać po prostu przez ten czas. No, to trochę tak jak była walka Shelly Arab, nie? No, a Arab jakoś w tej walce mimo wszystko przeważał, ale no jeden cios zadecydował o tym, że to Shelly wygrał, a Arab no, poszedł w objęcia Morfeusza. Więc wydaje mi się, że to jest jedna z takich walk, która jest na tyle nieprzewidywalna i ciekawa, że na pewno fajnie byłoby to zobaczyć. A z Mateuszem to trzeba by przekminić, bo albo można mu dać drugiego kota w stójce i to jest jakby wtedy taka walka, gdzie powiedzmy będą szanse wyrównane, że ten parter nie będzie jakoś tam taką ważną rzeczą, albo można właśnie zrobić zestawienie na zasadzie totalnie parterowiec kontra stójkowicz. Wiadomo, że parterowcy no, mają często, jakby... Zawsze się mówi, że najlepszą podstawą pod MMA są zapasy, no bo wtedy to ty decydujesz, w której płaszczyźnie toczy się walka. Więc często jest tak, że właśnie wybitni stójkowicze nawet byli usadzani stosunkowo łatwo przez parterowców. No ale to wszystko zależy od tego, jakiej klasy jest się zawodnikiem. No akurat myślę, że Don Diego to jest topka. No jeśli chodzi o jeśli w ogóle myślimy o nim w kategorii freak fightów, no to jest topka topek, bo to jest... Nie wiem, mówię, to jest zawsze problem z takimi, jak określać takich ludzi właśnie jak Don Diego, no zawalczył w freak fightach, więc już jest freak fighterem, no wciąż jest zawodowcem, nie, jakby na przykład Alan Kwieciński, no mimo, Marcin, że ostatnio, no właśnie, nie, no Norman, no jest milion takich, to znaczy milion, no jest dużo takich osób po prostu. I powiem tobie, że to idzie w tym kierunku, że robi się ich coraz więcej, no i bardzo myślę też ciężko jest, już niedługo będzie tak, że po prostu sportowcy będą dymić i freakfighterzy będą musieli chyba stać się lepszymi sportowcami, żeby to w ogóle miało sens. Nie, no to jest jakby, to idzie w bardzo takim zaskakującym, powiedziałbym, kierunku, a może właśnie wcale nie. Może to jest tak, że to idzie takimi fazami, że musi być mocno na dymach, mocno patologicznie, później musi się uspokoić, bo ludzie już troszkę mają tego dosyć, już żygają tymi dymami i tak dalej, chcą troszkę spokoju, chcą trochę sportu. Ja zawsze powtarzam i ja zawsze będę powtarzał, dla mnie to powinno być podobnie jak w wrestlingu, czyli garniec rozmaitości. Czyli powinno być tak, żeby było wszystkiego po trochu, żeby było na sportowo, żeby było na dymogennie, żeby było... nie jestem fanem patologii ogólnie, jak mam być szczery, ale no jakby rozumiem, dlaczego to działa i rozumiem, dlaczego ludzie chcą to oglądać, no bo jest to takie podejście troszkę jak tego, to bardzo, bardzo to źle zabrzmi, ale myślę, że jakby zrozumiecie, co mi chodzi. Jest to trochę takie podejście, na zasadzie, że człowiek chce się poczuć troszkę lepszy od innych. To jest takie, wiesz, dlaczego ktoś, nie no, że no ja to jestem wariat, ale tak źle to ja się nie zachowuję, nie no tak, ja takich rzeczy nie robię, nie, jest trochę taki aspekt tego. I wydaje mi się, że tak naprawdę w momencie, kiedy jest tego tak dużo, kiedy ten rynek tak bardzo, jest tak duża saturacja tego wszystkiego i powstają kolejne, oczywiście przetrwają tylko najsilniejsi, kto to będzie, to pokaże oczywiście czas, a wszystko sprowadza się do jednej rzeczy, jednej tej samej, czyli do widza, do klienta, do fana, bo to zawsze jest ta osoba, która swoim wyborem, swoim biletem, swoim pay-per-view pokazuje, co chce oglądać. No i kurczę, tak jak już... Idąc do takiego końca tej mojej płomiennej przemowy, powiedziałbym, że mam nadzieję, kurczę, że będziecie dobrze wybierać i że będziecie wybierać takie produkty, które rzeczywiście będą tego warte. Bang. Tak jest. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że nie spodziewałam się, że jedna walka może być tak czasochłonna i tak nas dzisiaj doszczętnie zmęczyć. Ja na przykład niestety nie byłam od początku, tak jak ty dzisiaj, ale powiem tobie, że jestem już padnięta, jest już północ, a my tak naprawdę za wiele nie zrobiliśmy. No, to była tylko jedna walka. Ty, podejrzewam, że jesteś co najmniej dzisiaj 6 godzin w pracy. To co, Julia? Na miasto? Na miasto, wiesz co? Ja za 8 godzin zaczynam sesję na studiach, więc ja już do domku. Ja za 8 godzin to dopiero będę patrzył i mówił, o, jeszcze 4 godziny pracy. Tak czy siak, moi drodzy, no tak, jest to bardzo czasochłonne, jest to pracochłonne, ale mam nadzieję, już że... myślę, że mogliście... Jest fajny na tyle, że... Tak, ale widzisz, jeżeli tyle czasu zajęła jedna walka, to nie sądzisz, że lepiej było zrobić po prostu jakieś super ekstra fajty dołożyć do tego dzisiejszego starcia? Wiesz co, to nie jest pytanie do mnie, ale jeśli ja mam być szczery, to ja absolutnie rozumiem też, o co chodzi. Jakby walki są, to było dopełnienie gali trzeciej. Kolejne walki, bardzo ekscytujące, bo coś wiem, są już szykowane na kolejną galę 17 września w Gliwicach i no... To nie byłoby w sumie spoko ani dla tych osób, które walczyły na Trójce, ani by to nie było spoko dla
Nie, no to by nie było spoko w sumie dla nikogo. No jakby rozumiem, że widzowie zawsze by chcieli tak jak najwięcej, no ale to też chodzi o to, żeby ta gala, kolejna gala, miała też swoją jakby moc, uderzenie i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest, jakby ta walka się nie odbyła i to było dopełnienie tej gali. Więc jeżeli to było High League 3 Extra, no to też nie można jakby być nie w porządku wobec wszystkich innych. Już nawet nie mówię o tym, że uważam, że pokrzywdzeni, jakby byłoby wtedy też więcej osób pokrzywdzonych. Tak mi się wydaje. Okej, w takim razie z niecierpliwością czekamy 3 miesiące na czwóreczkę. Miejmy nadzieję, że zestawienia będą jeszcze ciekawsze, chociaż nie wiem, czy ciekawsze niż teraz mogą być, ale miejmy nadzieję, że tak będzie. Na pewno będą, a w tak zwanym międzyczasie 26 czerwca zapraszam do Chorzowa na Kinguin PTW Underground 6. Wrestlingowo będzie się działo. Dziękujemy i życzymy dobrej nocy, jeżeli oglądacie to w tym momencie. Jej!